Dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie z tej strony Neixion i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku degradacji Juventusu. Moi drodzy, czy zorientowałem się o tym, że mam odpalone nagrywanie w tym odcinku już po fakcie? Być może tak. Czy wygraliśmy z Empoli 3-1, ale zostało to okupione urazem na przykład Koniego de Wintera? Też. Ja naprawdę wcześniej miałem jakiś 5-minutowy wstęp, ale najwidoczniej nic sensownego tam nie było. Moi drodzy, wygrywamy z Empoli, mamy styczeń 2028 roku i mamy informację, że Koni de Winter wypada na 4 tygodnie przez naciągnięcie kolana i to jest, moi drodzy, dobra informacja. To jest dobra informacja dla zmienników, oczywiście dla Koniego de Wintera nie, ale dla takich, którzy czyhają na jego miejsce, jak na przykład Da Costa, jak Diaz, Hassan czy Marino, to już jak najbardziej jest dobre info. No, okazja niepowtarzalna, mam wrażenie, żeby teraz się na dobre wbić do tego wyjściowego składu. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy stawiać tutaj teraz na tego Diaza, czy na Da Costę. Ja bardzo chciałem tutaj tego Da Costę z tego względu, że on jest lewonożny i chciałem, żeby lewonożny zawodnik faktycznie grał jako lewy środkowy obrońca, tak jak to tak jest w pełni podręcznikowo poprawnie. Moi drodzy, ja wiem, że mówiliśmy, że te miliony, które tutaj mamy, zaoszczędzimy sobie na jakiś potencjalny transfer, ale jeśli mam być szczery, to ja nie bardzo widzę tutaj pozycji, na którą moglibyśmy kogoś ściągnąć. Bo na jaką pozycję? Na pozycję bramkarza? Na pozycję pomocnika? No to tutaj na pozycji pomocnika korzystamy z Petersa, z Valentiniego. Oni pełnią tutaj rolę takich zmienników i szkoda by było zmarnować potencjał któregoś z nich. Oczywiście, większość raczej tutaj będzie pełnić rolę zmienników. No nie wiem, może byście widzieli jakiś transfer, ale ja szczerze mówiąc chyba raczej nie biorę pod uwagę tutaj sprowadzania jakiegoś solidnego wzmocnienia. Mimo wszystko w naszym budżecie jest 18 milionów, więc mamy jakiś tam budżet na jakiś transfer. Więc jeżeli widzicie jakąś propozycję, to piszcie w sekcji komentarzy. Moi drodzy, my oczywiście po naszym ostatnim spektakularnym zwycięstwie z AS Romą pewnie zasiedliśmy na fotelu lidera Serie A, a Roma z kolei pewnie spadła na 5. miejsce w lidze. To tylko pokazuje, jaki tutaj jest ścisk. Ale przed nami lada moment starcie pucharowe. A teraz Leicester City chciałoby wypożyczyć Jacka Petersa. Angielskie kluby zgłaszają się po Anglika. Chelsea ostatecznie odrzuciła tą naszą kontrofertę. Ale ja Jacka Petersa no nie chcę wypożyczyć. On jest naprawdę istotny. A co jakby kontuzji doznał na przykład Guerra, czy Fagioli, czy Miretti? No to wtedy on po prostu z miejsca wskakuje do tego wyjściowego składu. Więc jest to jak najbardziej w pełni naturalne i sensowne, że tego piłkarza chce sobie zatrzymać. Tak jak teraz. Teraz jest tutaj Da Costa, no i zobaczymy, czy ten Da Costa faktycznie będzie tą postacią pierwszoplanową, czy też nie. Po raz kolejny Marino się do nas odzywa i Tiziano Marino trochę się rozkręcił z tym proszeniem, że chce zagrać w każdym meczu, w każdym meczu, w każdym meczu. Musi jednak znać swoje miejsce w szeregu i wiedzieć, że on nie jest tutaj tym podstawowym piłkarzem, na którego będziemy zawsze liczyć. No takie są fakty, moi drodzy. Może i to trochę brutalne, ale tak jest. Oczywiście kontuzje leczy Koni de Winter. To niestety mam wrażenie, że trochę też zastopuje ten jego rozwój, przez co ta 80 się trochę od niego oddala. Natomiast Antonio Diaz wykazuje wielki potencjał, ale jest kompletnie bez formy. To jest kolejny kamyczek do ogródka tegoż zawodnika i kontekst, żeby dawać tutaj szansę młodszemu Luciano Da Costie, który za 2 tygodnie będzie miał 76 punktów overalla, przepraszam. Więc tak, zostanę przy tym Luciano Da Costie i moi drodzy, teraz z Genuą zagramy na wyjeździe. Ale mam nadzieję, że ta drużyna i tak będzie na tyle zdeterminowana, że będzie w stanie sięgnąć tutaj po kolejne bardzo ważne zwycięstwo, tak jak to miało miejsce we wcześniejszym starciu z Romą czy z Empoli, gdzie z Empoli to zobaczyliście tylko wynik. No 3-1 było, no cóż to. Szybka symulacja tego pojedynku. Wygrywamy 2-1, Parisi i Sorrentino z bramką, Buxa zmienił Longo, Valentini zmienił Guerre, a Diaz zastąpił Gattiego, więc tak czy siak Diaz dostał swoje minuty. Fenomenalnie, kolejne czyste konto Bartłomieja Drągowskiego, o to chodzi, moi drodzy. Pięknie, a teraz mecz pucharowy. No to mecz pucharowy, chyba po raz pierwszy jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w stanie całkowicie szczerze powiedzieć o tym, że teraz wyprowadzimy sobie praktycznie w całości drugi skład. Gramy z Cagliari. Które to jest Cagliari w lidze?
To jest bardzo ciekawe. My jesteśmy oczywiście na etapie 1/8 finału już Coppa Italia i tutaj się zaczyna nasza przygoda, ale to ze względu na to, na jakim etapie zakończyła się nasza przygoda wcześniej. Cagliari. Gdzie oni są? Cagliari jest w Serie A, to jest pewne, ale na którym miejscu w Serie A, to czekajcie, zaraz sobie to zweryfikujemy. Cagliari, proszę bardzo, Serie A i już spoglądam, moi drodzy. Cagliari. No to idealny scenariusz, żeby dać faktycznie zagrać tym zawodnikom z drugiego rzędu. Myślę, że lepszego nie będzie. Jezu, ale to by było, jakbyśmy zgarnęli potrójną koronę. Ja wiem, dobrze. Nexion, ogarnij się. Ostudź tę swoją wyobraźnię. W żadnym wypadku. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Takie oświadczenie oficjalne wydałem. I moi drodzy, no dobrze, to w takim razie Da Costa, już 76. Wiedziałem, że ten zawodnik się rozwinie. Tutaj damy sobie Diaza. Na prawą stronę wskoczy Hidalgo, tylko że ten z kolei jest taki... Ajajajajajajaj, coś to skupienie leży kompletnie. Malinowski w miejsce Drągowskiego. I teraz na szpicy zostanie Longo. Na prawą stronę Marino. Tutaj może wskoczyć Mertens. Tutaj zagra sobie Valentini. A w miejsce Guerry będzie Peters. Tak jest, moi mili. Tak się zdecydowałem ten skład rozstawić. Nawet Miretti sobie odpocznie kompletnie. Tutaj się pojawi Costa, a także Jankowicz, jeżeli mielibyśmy kogoś z ławki rezerwowych wprowadzić. Tutaj też będzie Hassan, więc moi drodzy, ja tak jak mówiłem, stawiam tutaj kompletnie na zmienników, ale liczę, że oni odwdzięczą się za tę szansę, którą teraz otrzymali. Ale mimo wszystko będę trzymał rękę na pulsie i będziemy symulować ten mecz na takiej zasadzie. Więc zobaczmy, prześledźmy, jak sobie ci zawodnicy poradzą. Nasz skład to od bramki Malinowski, dalej Angel Hidalgo, Diaz, Da Costa, Marino. Środek pola Fagioli, Peters, Valentini. A w ataku Marino, Longo i Martens. I już widzimy świetną interwencję Malinowskiego. Natomiast po stronie Cagliari widzicie jedenastkę po prawej stronie. Teraz jeszcze wam zaprezentuję ławkę rezerwowych. Tak się ona prezentuje, moi drodzy. No to co? Ruszamy z tym meczem. Valentini w polu karnym. On za każdym razem, gdy dostawał szansę, to wbijał w bramkę przeciwników z jakimś golem takim strzelonym. No Valentini pełni u nas rolę zdecydowanie super zmiennika i myślę, że też zaakceptował taką rolę w klubie. Ale teraz zobaczymy, Valentini jak dostał szansę od pierwszej minuty. Odgrywa do Tiziano Marino, ale niestety nasz skrzydłowy nie był w stanie tego wykończyć. Oczywiście na ławce rezerwowych na swoje minuty czeka Costa, Jankowicz, Buxa czy Hassan. Ci zawodnicy, jeżeli uda się nam wywalczyć tutaj całkiem sensowny wynik w miarę szybko, to też jak najbardziej dostaną solidną porcję minut. Ale by ci zawodnicy zagrali, to ci muszą dać z siebie teraz absolutne maksimum. Bardzo liczę teraz na ten rozwój Diaza i Luciano Da Costy. Jeżeli mamy kontuzjowanego Koniego De Wintera, to tym bardziej Longo! Jest gol! Jest gol naszego napastnika. Chciałem, żeby on zagrał w tym meczu, żeby ten swój rekord ślubował. Wierzyłem w to, że zdobędzie szybko bramkę, więc już teraz jak najbardziej, moi drodzy, mamy podstawy ku temu, żeby tutaj wpuścić Buxę. No dobrze, może poczekamy, aż Longo zainkasuje hat-tricka w takim razie, skoro chłop się tak rozpędził. Juventus jest w gazie, to chyba wszyscy widzimy. Nie bez powodu jesteśmy niepokonani w Lidze Mistrzów i pewnie wygraliśmy grupę. Jesteśmy liderem Serie A, a teraz w 1/8 finału gramy z Cagliari, czyli z zespołem z Serie A. Mimo wszystko wyglądamy tutaj jak drużyna z zupełnie innej półki. Denis Longo, świetne rozegranie, próbował jeszcze to Fagioli oczywiście zagrać dosyć umiejętnie. No, koniec pierwszej połowy, wkroczymy sobie w te drugie 45 minut, chwilę poobserwujemy sytuację, zrobimy zmiany i najwyżej przesymulujemy do końca szybko. W każdym razie, moi drodzy, ze zmian na pewno wskoczy tutaj Buxa w miejsce Longo. I kolejnym piłkarzem, którego chciałbym tutaj wpuścić, to będzie ten środkowy pomocnik Costa w miejsce... O, no to tym bardziej, moi drodzy. Longo zainkasował hat-tricka, dziękuję pięknie, swoje zrobił, może w jego miejsce wskoczyć Buxa. O, Costa, dokładnie tak. W miejsce Fagioliego. Chciałbym, żeby dostał swoją szansę i jeszcze Jankowicza tutaj z rozpędu wrzucimy za Valentiniego. Także taka potrójna zmiana. Costa, Jankowicz, Buxa. Hassana i jeszcze przytrzymamy. Na pewno też wprowadzę te zmiany. Na pewno wprowadzę zamiast Diaza na przykład tego Hassana. Uuu!
Ale Sijankowicz prowadził, piękne rzeczy. No to teraz, moi drodzy, w miejsce Diaza, proszę bardzo, wskakuje tutaj Hassan. I czy kogoś jeszcze mogę tutaj wpuścić? No niby Guerre, może Calabria, ale na razie chyba zostawię tych chłopaków tak jak są. Hassan się pojawił na boisku, moi drodzy, ja kliknę przejść do wyniku. Niestety nie udało się czystego konta Szymonowi Malinowskiemu zachować, ale i tak fenomenalny spektakl. Jankowicz z bramką i Longo z hat-trickiem. Pewnie awansujemy do ćwierćfinału Coppa Italia, w którym to nie ma już Milanu, uwaga. A nie, może być jeszcze. No to przepraszam. Milan to jest taki nasz nemezis, jeżeli chodzi o ten puchar. Przełożone spotkania, wiecie dobrze, co to znaczy. Wiecie, co to znaczy. O! Okej. Wypożyczenie Rafaela Costa, ale krótkie. Krótkie po prostu wypożyczenie do końca tego sezonu i możemy się na to zgodzić. Wiecie, co to oznacza. Przełożone spotkania... To jest dla nas informacja jedna. Zostały rozlosowane grupy, a raczej dalszy etap Ligi Mistrzów. Zespół tygodnia, Drągowski, Parisi, Calabria. No widzimy tutaj mnóstwo zawodników z naszego zespołu. Transferowe... Chciałoby Wolverhampton wyciągnąć naszego Denisa Longo. No ja raczej... No problem jest właśnie takiej degradacji. Problem tej degradacji jest to, że bardzo szybko się... jesteś w stanie się związać z danym zawodnikiem emocjonalnie, masz ogromny sentyment do niego i później nie bierzesz pod uwagę sprzedaży danego zawodnika. Moi drodzy, zobaczmy sobie w takim razie tutaj, na kogo trafiliśmy w 1/8 Ligi Mistrzów, moi drodzy, na Manchester United. O kurde. A, tutaj ich rozgromił, no w sumie nie rozgromił ich Milan, 12-12, uff. Ciężki temat, moi drodzy. Chyba jeden z najgorszych możliwych losów, jeżeli chodzi o drugą lokatę. Tutaj był Eintracht Frankfurt. Tutaj był Bayer Leverkusen. Tu Ajax Amsterdam. No dobra, Bayern Monachium był trudniejszy. Inter nie mógł być. No nie, no chyba tylko Bayern Monachium byłby trudniejszy na papierze, ale i tak trafiliśmy naprawdę, naprawdę na rywala z górnej piłki. To już w pierwszej fazie Ligi Mistrzów. Moi drodzy, my aktualnie zapewniamy sobie bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Mamy propozycję wypożyczenia Simone Valentiniego na krótki okres, ale tą ofertę zmuszony jestem odrzucić. Ja wiem, ktoś zaraz powie, że Jankowicz, ale my nie możemy mieć też tak wyliczonych co do ostatniego zawodnika. Dogadane zostało wypożyczenie Rafaela Costy i na to jestem w stanie się zgodzić. Na krótkie wypożyczenie, proszę bardzo, do końca sezonu tam sobie zagra. Mam nadzieję, że złapie niezwykle istotne minuty. A my teraz, moi drodzy, gramy z Weroną. Oj, nie chciałem właśnie tej konferencji, no ale niech będzie. Powiedzmy, że jesteśmy w świetnej formie. Powiedzmy, że każdy ze składów wnosi coś od siebie i że spodziewamy się tylko trofeów. Dokładnie tak, tylko mnie to interesuje. Nic innego. No dobrze, no to w takim razie rozegramy mecz Verona kontra Juve. Skoro Da Costa jest w formie znakomitej, skoro reszta zespołu też sobie radzi naprawdę, naprawdę świetnie, to nie wiem, czy tutaj robić jakieś zmiany na ławce rezerwowych. Nie wiem, może tego Hidalgo wpuścimy tutaj w miejsce Marino. Diaz jest obecny, tu się wszystko zgadza. Valentini, Peters, Marino, Buxa, moi drodzy, skład jest potężny. Ruszamy. Ale się rozwinął ten atak, co? Chyka Longo... Kurde... Dlaczego w takim momencie? Dlaczego z Hellasem Verona? Z drugiej strony może lepiej oddawać te punkty tym drużynom, a nie komuś niezwykle istotnemu w kontekście całej naszej rywalizacji. No mimo wszystko, jesteśmy nadal na tym miejscu lidera, ale szkoda tego. No dobrze, czy uda się potwierdzić to wypożyczenie? Wydaje mi się, że tak, że powinno się udać je potwierdzić. Tak też się stało, moi drodzy. Teraz przed naszymi oczami jest oczywiście animacja potwierdzająca całe to wypożyczenie. Pytanie, czy ona się w ogóle nam pokaże. Okej, dziękujemy pięknie, więc Rafael Costa najbliższe 6 miesięcy spędzi w Glasgow. No i dobra, przyspieszamy o godzinę, chyba już żadnej innej propozycji nie mieliśmy. Ryan Gravenberg, 121 milionów z Liverpoolu do Realu Madryt. Enzo Fernandez za 85 tylko zamienia Chelsea na Bayer Leverkusen. To bardzo mało, moi drodzy. No nie wiem, jak wy widzicie te opcje transferowe. Chcielibyście, żebym, bo ja mam na dobrą sprawę na wszystkich zawodnikach, nie przyjmuj ofert. Chcielibyście, żebym to ściągnął? Chcielibyście, żebym mimo wszystko wyłączył sentyment i któregoś z piłkarzy sprzedał, któregoś z piłkarzy oddał, coś zmienił? Jeżeli tak,
to piszcie w sekcji komentarzy po prostu. Chcę jak najbardziej znać waszą opinię w tym temacie, bo jest ona dla mnie najważniejsza w tej całej serii, więc jak najbardziej zapraszam was do tamtej sekcji. A teraz, moi drodzy, przyspieszamy to o godzinę, ale no ja chyba przyspieszę to już całkowicie. Czy tutaj się ktoś do nas jeszcze zgłosi o cokolwiek? Jeżeli w ciągu 2 godzin nie, no to pomijamy już sobie ten ostatni dzień okna transferowego, moi drodzy. Mamy propozycję, oferta wypożyczenia Luciano da Costa, Borussia Dortmund. Ciekawe. Na krótkie wypożyczenie może. Do Borussii Dortmund. Mam wrażenie, że tam mógłby grać. Że tam mógłby faktycznie znaleźć odpowiednie minuty do gry. Ale chcę tylko na krótko go wypożyczyć. Na pewno nie na więcej. Krótkie wypożyczenie, okej. Udało się to uzgodnić. No dobrze, no to Luciano da Costa znowu udaje się na wypożyczenie, ale teoretycznie w klubie, w którym ma szansę na więcej minut, ma szansę się rozwinąć na jeszcze wyższy poziom. A my tutaj po prostu w miejsce Koniego de Wintera wrzucimy sobie Diaza albo Hassana, tam kogokolwiek. Mamy możliwości, moi drodzy. Tylko pytanie, czy uda się ten transfer klepnąć? Jest, Luciano da Costa. Mamy nad sobą teraz Luciano da Costa z Juventusu do Borussii Dortmund. To wszystko zostało klepnięte, moi drodzy. Tenże transfer stał się faktem. Żegnamy Luciano da Costa, zamienia Juventus na Borussia Dortmund. No przynajmniej na pół roku. Moi drodzy, no dobrze. Ja w takim razie przechodzę dalej. Juve Borussia, pięknie, pięknie. Luciano da Costa, z jakiegoś powodu lubię go. Z jakiegoś powodu go lubię. Oferta transferu Angela Hidalgo od Leicester City. Odrzucamy tę ofertę, bo Angel Hidalgo ostatnio zagrał. Mam nadzieję, że będzie grał więcej, a my teraz możemy, moi drodzy, już pominąć tę ostatnią godzinę okna transferowego, bo ktokolwiek by się tutaj odzywał, to i tak nic już nie dojdzie do skutku. I teraz przechodzimy sobie dalej. Zatem w zespole, moi drodzy, tutaj nie Hassan, a Diaz się pojawi. I nawet powiem wam więcej, że tutaj bym dał sobie Hidalgo. I proszę bardzo, bardzo wąską kadrę mamy, naprawdę, naprawdę bardzo wąską, ale mamy dosyć żelazną jedenastkę. Problem jest taki, że jeżeli pojawi się więcej jakichś urazów, no to wtedy będą kłopoty. Ale na razie nie mówmy o kłopotach, bo tych urazów nie ma oczywiście. Moi drodzy, przed nami kolejne starcie, gramy z Sampdorią, trzeba się odbić. Koniec ostatniego dnia okna transferowego, czuję się zdecydowanie lepiej, jestem gotowy do gry, wyśmienicie. Emanuele Sorrentino... Nie chodzi tylko o ciebie. Tiziano, ja muszę troszeczkę ostudzić twój zapał. Lubię to, że jesteś tak zajarany, ale kalma, chłopie. Peters, od pierwszej minuty w miejsce Guerry. Co? Peters od pierwszej minuty w miejsce Guerry? Co ty robisz, Nexium? Rotacje. 2-1, moi drodzy, Hyka i Longo, pięknie, Guerra tak czy siak zmienił Fagioliego, a Peters zagrał przyzwoity mecz, więc nie ma co się obrażać, jest w porządku, kolejne niezwykle cenne 3 punkty zainkasowane, a teraz kolejne starcie pucharowe, a w tym pucharze kto jest, kto? Ano Atalanta Bergamo, Atalanta Bergamo, która w poprzedniej rundzie odprawiła z kwitkiem Parmę, a jeszcze we wcześniejszej nie grała, więc też jest ze ścisłej czołówki oczywiście minionego sezonu Serie A. W tym sezonie natomiast Atalanta Bergamo to jest drużyna, która ma 40 punktów na swoim koncie, traci do nas 12 oczek. Będą chcieli na pewno nam krwi napsuć. Nie wątpię, nie twierdzę w ogóle inaczej. Ale gramy u siebie. Teraz tak się trafiło, że gramy u siebie, więc wierzę, że jesteśmy w stanie w tym meczu. Sorrentino już 86. Co tu się dzieje, drodzy państwo? To jest niepojęte. To jest niepojęte po prostu. Emanuele Sorrentino 86 ma potencjał, by stać się wyjątkowy. Ja powiem wam więcej. On już jest wyjątkowy i stanie się tym wyjątkowym zawodnikiem. Nieprawdopodobny piłkarz. Co za kot. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Emanuele Sorrentino. Wow. Parisi. Już jeden punkcik overalla w górę też zaliczył, ale też nie powiedział ostatniego słowa. Dobrze, to jak już tu jesteśmy, to standardowo szybciutki raport po naszych zawodnikach. Komu możemy dać jaki rozwój, kto może jak się tutaj poprawić, pod jakim kątem, pod jakim względem. Widzę, że Antonio Diaz zaraz 78, Rashid Hassan, no nie. Koni de Winter, o tu jest 59, więc dajmy mu 59. Davide Calabria, 22 tygodnie idealnie. Veton, a nie, to jest Angel Hidalgo, przepraszam. Nicolo Fagioli, 35 tygodni. Daniel Guerra, 48 tygodni. Jack Peters, 12.
Fabio Miretti 15 tylko. Pięknie, pięknie. No to Miretti faktycznie będzie naszym najlepszym zawodnikiem. Ale chłop jest niesamowity. Przebija po prostu najśmielsze oczekiwania. Jeszcze od głową. Valentini. 9 tygodni. Stefan Jankowicz. 5 tygodni. Pięknie. Veton Hyka. 12. Nie, ma 9. Ma szybszy rozwój. Tak samo jak i Sven Martens. Emanuele Sorrentino, tu chyba byliśmy. Tiziano Marino, 2 tygodnie w porządku. Denis Longo, 31 tygodni na 82 punkty overalla, chociaż dobrze wiemy, że to jest zakłamane. W rzeczywistości tutaj powinien mieć dużo więcej tych punktów już nasz napastnik. Szymon Malinowski, Fabiano Parisi, tutaj byliśmy, Carmine Marino. Wszystko się zgadza, moi drodzy, elegancko, piękne rzeczy. No dobrze, czas na kolejny mecz, kolejne starcie. Gramy z Bergamo Calcio. I znowu tutaj troszeczkę porotujemy. Znowu zdecyduję się dać szansę Malinowskiemu. Tak, tak to robię. Dokładnie tak. Angel Hidalgo, tutaj Carmine Marino, Diaz Gatti, Hassan. Na szpicy ponownie zagra teraz Longo. Tutaj w miejsce Hyki zagra Marino. Peters grał ostatnio od pierwszej minuty, więc teraz nie będzie grał. Martens zastąpi Valentiniego na ławce rezerwowych. I moi drodzy, no z jednej strony jakieś rotacje tutaj zrobiliśmy, z drugiej strony nie chcę aż tak tutaj poszaleć. Guerra, no dobrze, no niech będzie. Dajmy tutaj tak czy siak tego Petersa. I teraz w tym momencie, moi mili, możemy rozpocząć symulację tego pojedynku. Gramy z Atalantą Bergamo, z rywalem, którego też wielokrotnie w cudzysłowie wyjaśnialiśmy. Ale jak będzie teraz, tego nie wiem. U nas w bramce Malinowski, dalej prawa obrona Hidalgo, środek Gatti, Hassan, lewa obrona Marino, pomoc Fagioli, Peters, Miretti, na lewym skrzydle Carmin, Tiziano, Marino, na prawym Emanuele Sorrentino, a na szpicy z numerem 9 Longo. Natomiast Atalanta Bergamo i Barrow bardzo szybko się nam meldują i zaczynając od ataku właśnie Barrow, dalej Stroikens, Karabek, Adli, Kovacic, Cortinovis, Elia, Zyle, Perszurs, Harwood Bellis, Ortega Moreno i Emanuele Sorrentino zdobywa bramkę. 1-1, w 12 minucie wyrównujemy rezultat tego meczu. No dobrze, panowie, w porządku. Malinowski bez czystego kąta, ale tutaj trzymamy rękę na pulsie. Nie wykluczam nawet zmiany bramkarza, jakby się okazało, że Malinowski na takim poziomie już nie dowozi. Myślę, że i tak zagrał w większej ilości spotkań niż on i wy byście się spodziewali. Tiziano Marino. Ładnie. Aj, Miretti chciał znaleźć tam Denisa Longo. Może trzeba było się zdecydować na taki niekonwencjonalny strzał po krótkim słupku. Kto wie, może bramkarz Ortega Moreno by wypluł piłkę, a na to by tylko czekał któryś z naszych zawodników na dobitkę. Gatti. Oj, bardzo to było ryzykowne, ale no w porządku. Jeżeli on się chce tak bawić, to niech będzie. Niestety bramka Elia. Moi drodzy, trochę za łatwo wpuszczamy w naszą obronę przeciwników, dlatego myślę, że trzeba będzie jednak postawić tutaj na naszych liderów. Pojawi się i Parisi, i Calabria w drugiej połowie. Okej, spalony. Myślałem, że karny. Bałem się tego, że jakiś rzut karny, ale nie, na całe szczęście nie. No dobrze, moi mini. W takim razie, tak jak mówiłem, rezygnujemy z tego pomysłu. Pojawia się Paris i pojawia się Calabria. Ten środek pola sobie powinien poradzić, środek pomocy też. Ofensywa tutaj raczej też będzie domagać. Kontynuujemy. Ewentualnie biorę pod uwagę wkroczenie w ten mecz i szczerze mówiąc zaczynam się zastanawiać. Zobaczę jak będzie pierwsza akcja tutaj w tym spotkaniu, jak to się będzie układać. Dobra, nie, moi drodzy, wkraczamy. To jest ten moment, w którym podjąłem decyzję. Wkraczamy w ten mecz. Od 50 minuty przejmujemy kontrolę nad naszym zespołem. Zastanawiam się, czy nie wprowadzić Drągowskiego, ale no dobrze, jak już tutaj dałem mu także drugie 45 minut, to niech będzie. Calabria nabity tą piłką. Tym razem asekuruje go tutaj wyżej Peters. Zrobimy sobie kolejną zmianę i to będzie właśnie ściągnięcie Petersa, wprowadzenie tutaj sobie Guerry i Hyka zastąpi Marino. Więc wracamy, moi drodzy, praktycznie do naszego podstawowego składu. Nasza piłka. Jezus Maria, że tutaj nie było ręki, to jest niepojęte. Malinowski. Okej, opanowaliśmy tę piłkę. Miretti. Ucieka na skrzydło. Miretti. Ubiega go Marino. Miretti cały czas z tą piłką. Zagranie w pole karne beznadziejne, ale ja nie chciałem tam kompletnie. Ale teraz jest okazja, strzał!
Emanuele Sorrentino ma piłkę. Jeszcze raz na przedpole. Peters. Kuźwa. 60 minuta. Dużą lukę tutaj zrobiłem. Wdzierają się w nasze pole karne. 66 minuta, ta każda sekunda jest tutaj jak taki tykający zegar, tykająca bomba. Malinowski, Sorrentino, w porządku. Fagioli do Emanuele Sorrentino, ten znajduje tutaj Longo, Longo źle przyjął tę piłkę, odskoczyła mu ona kosmicznie, niewybaczalnie. Hassan, bardzo dobra interwencja. 73 minuta. Marino. Parisi. Fagioli świetnie znajduje Mirettiego. Miretti w polu karnym. Miretti! Bez szans był bramkarz Bergamo, nawet nie drgnął. A Miretti jak z rzutu karnego, jak egzekutor po prostu się zachował w tej sytuacji. Pięknie się podłączył do akcji ofensywnej. Fabio Miretti. Trzeba to powiedzieć, zawodnik, który wyrósł na naszego najlepszego zawodnika. Swoją drogą fatalne zachowanie Denisa Longo. On się zatrzymał w tamtej sytuacji. Wyobrażacie to sobie? Zatrzymał się w tamtej sytuacji, nie wspierał Fabio Mirettiego, gdyby ten chciał mu ewentualnie podać. Skandal, po prostu skandal. Pierwsza bramka swoją drogą Fabio Mirettiego w Coppa d'Italia, bo wcześniej nie grał w tym pucharze. A my jako zespół z czołówki też gramy w Pucharze Włoch dopiero od 1/8. Udało się, moi drodzy. Parisi. Teraz piłka zagrana do Vetona Hyki. Veton Hyka. Veton Hyka na raty otrzymuje piłkę. Veton Hyka oddaje i jest raz jeszcze do niego zagrana piłka. Veton Hyka, Veton Hyka, świetnie, gol! Pięknie to zagrali nasi skrzydłowi w 90. Nie zobaczyłem, że to jest 90 minuta. Veton Hyka i Emanuele Sorrentino ucisza trybunę kibiców Atalanty Bergamo. Celebruje z kolei ze swoimi kibicami. Pięknie to pograli, pięknie to pograli, udało się nam wrócić. Ale było to naprawdę ciężkie spotkanie, w sumie cały czas jeszcze jest. Nie, już nie, moi drodzy. Wygrywamy, awansujemy do półfinału Pucharu Włoch. Atalanta nas nastraszyła bardzo, trochę ich zlekceważyłem. Mirettim jeszcze daliśmy sobie czas, ustawiliśmy sobie lepiej piłkę i jak już huknęliśmy na zielonym, no to bramkarz nawet nie drgnął. Ale ta kontra tutaj, no super to wyszło. Veton Hyka idealnie przed obrońcę, pyk, proszę bardzo. Drodzy Państwo, tak należy wykańczać sytuację. Wygrywamy, nie bierzemy udziału w wywiadzie pomeczowym, tylko idziemy dalej, dalej, dalej. Moi mili, do ćwierćfinału odpadł ten Milan pieprzony, udało się. Do ćwierćfinału awansuje Sassuolo, Inter i Napoli. Znając nasze szczęście, trafimy na tą drużynę, która aktualnie jest najwyżej plasowana w lidze, czyli na Napoli. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Zobaczmy, czy trafiliśmy na Napoli w lidze. Przepraszam, czy trafiliśmy na Napoli w pucharze. Milan nas wyprzedził, nie podoba mi się to. Co ja powiedziałem przed chwilą? Z Neapolem w półfinale. Moi drodzy, tym razem nasza przygoda na półfinale się już nie zakończy. Gwarantuję to. Lecce kontra Juventus. Wychodzimy naszym podstawowym, potężnym składem i potężnie zwyciężamy. Hyka, Miretti, Longo. 3-1, a Bartłomiej Drągowski obronił kolejny rzut karny. Piękna sprawa. Może i bez czystego konta, ale Drągowski po raz kolejny daje takie występy, za które po prostu chciałoby się go na rękach nosić. Moi mili, wyśmienicie się to wszystko układa. Wracamy na fotel lidera. 2 punkty przewagi nad drugim w tabeli Milanem. Oni dużo mniej przegrywają, ale z kolei dużo więcej remisują. No cóż, bywa i tak. My z kolei przed starciem z Lazio nie zrobimy znowu żadnej zmiany. No nie, po prostu nie.
i wygrywamy 1-0 Gatti. Zajebiście, pięknie, czyste konto Bartłomieja Drągowskiego, a atakowało Lazio. Atakowało, ale moi drodzy, nic to im nie dało. A teraz przed nami 1/8 Ligi Mistrzów. Przed nami Manchester United. Co to była za informacja? Biorąc pod uwagę, że Manchester United... co tu się wydarzyło, że teraz mówią, że już dysponujemy podobnym potencjałem. Pamiętacie te czasy, kiedy mówili, że z kim nie graliśmy, że to oni raczej będą faworytami? Kiedyś to było, nie? Kto? Kto tutaj jest prezentowany jako z naszej drużyny? Proszę mi pokazać. Milan. Nie no, mnie to nie interesuje. Lider asyst, 10 asyst, Fabio Miretti. No chłop jest kocurem przecież. Chłop jest totalnym kocurem. Naprawdę. Od momentu jak go przesunęliśmy na środkowego pomocnika ofensywnego, on zyskał taki wiatr w żagle, że głowa mała. Najwięcej trafień w naszej drużynie ma i tak Denis Longo, ale drugi w kolejności jest właśnie Miretti i Sorrentino. Pięknie. Ale Miretti i tak wyprzedza Denisa Longo w klasyfikacji kanadyjskiej, tak czy nie? Longo w Kanadyjce 29, tyle samo ma Miretti, bo 13 asyst. Wow. Wow. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. 10 czystych kąt u pana Bartłomieja Drągowskiego. To jest też bardzo dobry wynik. A my teraz, moi drodzy, możemy jeszcze szybko rzucić okiem sobie na statystyki tych zawodników i zobaczyć, jak to wygląda. Kto jest tutaj liderem klasyfikacji strzelców? To tutaj Dusan Blachowicz. Niech będzie. Z kolei w Pucharze Włoch wysoko jest Longo, Kwicza, Kwaraschelia i Rabi. Ale nas interesuje Liga Włoska. Tutaj indywidualnym liderem oczywiście Longo, ale Miretti też niezwykle wysoko. Jeżeli chodzi o asysty, tu z kolei Miretti i Sorrentino. Rewelacja. A w czystych kątach Drągowski przegonił Messliera i Lafonta i ściga się teraz z Frederiksenem. O to chodzi. O to chodzi, moi drodzy. Zatem przechodzimy do tego pojedynku. Na Old Trafford Manchester United kontra Juventus. To dobrze, że gramy w tym meczu jako pierwsi. To dobrze, że gramy pierwszy mecz na Old Trafford. Proszę pokazać mi najlepsze akcje z tego spotkania, bo oczywiście już normalne granie meczu wykorzystałem grając w pucharze z Atalantą, więc tutaj przyjeżdżamy do Manchesteru, lecimy do UK po to, by zmierzyć się na Stadionie Marzeń z czerwonymi diabłami odbudowanymi przez Erika Ten Haga. Pięknie to wygląda, moi drodzy, ależ czekaliśmy na to, ależ czekaliśmy na takie spektakle, na taki moment. Tyle odcinków to trwało, ale udało się i ci najwierniejsi, którzy są tutaj, mówię dokładnie o tobie, przyjaciel. Dziękuję ci, że tutaj jesteś. Dziękuję ci, że z tobą możemy wspólnie przeżywać ten spektakl na Old Trafford. Ale właśnie, spektakl spektaklem, trzeba jeszcze zagrać dobry mecz. 31 minuta kontra Manchesteru United i widzę już od razu, że tutaj są spore kłopoty, bo cały blok defensywny jest cofnięty. Davide Calabria, spróbujemy ich dogonić tutaj Guerrą, Antony, Lautaro Martinez, znowu Antony i teraz Guerra, jeszcze jest rozegranie tej piłki, Wan-Bissaka, ależ jest szybki! Ale szybki ten Wan-Bissaka, jeszcze tą piłkę wypluł Wan-Bissaka, Jezu, co za idiota! Na nasze szczęście, że nie podawał tam do niekrytego, tylko od razu strzelił. Głowa mała. Diaz. Guerra. Na skrzydło. Tutaj jest zagranie. Weton chyka. Będzie okazja Miretti. Longo. Jeszcze próba. Ależ tutaj wszyscy próbowali strzelić w jakiś ekwilibrystyczny sposób. Szansa Juventusu. 48 minuta. Akcja Emanuele Sorrentino. Mamy tutaj korytarz w samym środku. Emanuele Przepraszam, ale nie wiem, co się wydarzyło. Emanuele chciałem zrobić do tyłu balrola, a ten się zatrzymał. Sorrentino. W pole karne. Strzał! Jezu, dlaczego to był Diaz? Ze wszystkich piłkarzy w naszej drużynie, dlaczego to akurat był środkowy obrońca? Ależ tutaj ma dużo przestrzeni Antony i możliwość do dogrania w pole karne, ale teraz Diaz, on już ma 78 punktów overalla i teraz kapitalnie udowodnił swoją świetną formę. 0-0 na Old Trafford. Czy to jest dobry scenariusz, czy to jest dobry rezultat? No to zależy, no. Na dobrą sprawę ten mecz jakby nie istniał. Wszystko zależy już od pojedynku na naszym stadionie, ale my tam będziemy mieli oczywiście przewagę swojego terenu, swojego stadionu. Szkoda tej sytuacji Antonio Diaza,
No tak jak mówię, gdyby tutaj ktokolwiek inny uderzał, to myślę, żeby skierował tę piłkę, chociaż w światło bramki. A tak, no to Diaz bardzo mocno przestrzelił, ale chyba jeszcze większy babol to zrobił tutaj Aaron Wan-Bissaka, który swoją drogą tym przyspieszeniem tak odstawił nasz zespół, że głowa mała. Jak on w takiej sytuacji nie podawał Lautaro Martinez, o Jezu, ja wolę nawet nie wiedzieć, co się działo z Wan-Bissaką w szatni, gdy zeszli z boiska. Inter Mediolan remis 1-1 z Chelsea, więc tam też tak jakby tamto spotkanie się nie odbyło. No właśnie, może wam pokażę, jak wyglądają te pozostałe pary, co? Jak wyglądają te pierwsze pojedynki, moi drodzy. Manchester City 3-2 z Hoffenheim, Milan 3-0 z Leverkusen, Barcelona 1-1 z Ajaxem Amsterdam. Jezus Maria, Bayern Monachium i Barcelona byli w fazie grupowej razem, a teraz Bayern Monachium ponownie trafia na PSG i wygrał w pierwszym meczu 2-1. Real Madrid 1-0 z Eintrachtem Frankfurt, Tottenham 1-0 z Atletico Madrid, Chelsea Inter 1-1 i Juventus Manchester United 0-0. Moi drodzy, kończymy zatem z całkiem sensownym rezultatem w Lidze Mistrzów, z awansem do półfinału Pucharu Włoch, a także z pozycją indywidualnego lidera Serie A. Myślę, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ale teraz przed nami jaka ciekawa seria spotkań z Napoli. Proszę bardzo. Napoli. Rewanż z Manchesterem United. Później znowu Napoli w pucharze. No tu już, moi drodzy, nie ma lekko. Trzeba być skoncentrowanym do absolutnie samego końca. Udinese 17 w lidze kontra Juventus. Możemy tutaj zastosować pewną zmianę, mianowicie na boisku pojawi się w miejsce Parisiego Carmine Marino. I to by było na tyle. Wygrywamy 3-1. Veton, Hyka, Guerra i Miretti. Pięknie, moi drodzy. O to chodzi. Ależ my jesteśmy w kosmicznej formie, co? To trzeba powiedzieć sobie śmiało. Jesteśmy naprawdę, naprawdę rewelacyjni. Hyka, Longo, Sorrentino, Miretti, Guerra, Fagioli, Parisi, Diaz, Gatti, Calabria, Kocury.